Powiedz, gdzie ty jesteś, Łucja? W szpitalu jesteś. Klarcia, fajnie tu jest? Fajnie jest w szpitalu? Nie jest tu fajnie. Nie jest. Macie kroplówki podłączone, tak, Anielciu? Kroplóweczki. A na co chorujecie, Anielka, powiedz? Łucja, powiesz? Na zapalenie płuc, tak? Jesteście chore? Tak, na zapalenie płuc. Klaruniu, a ty się dobrze czujesz? Dobrze się Klarunia czuje? Źle się czujecie. Miałyśmy krew pobraną, welflony dziewczynki mają założone. Były też na rentgenie, który potwierdził zapalenie płuc. Klarunia dostanie zaraz antybiotyk dożylnie. Anielka zjada kabelki. I mamy inhalację 3 razy dziennie. Ale do domu chcesz wracać? Smutno nam, nie możemy chodzić po podłodze. I czekamy na wyniki badania krwi. Nie wiadomo, co to będzie, co to będzie. Co, coś, Anielko, co to się porobiło? No. Zaraz tata przyjedzie, przywiezie nasze rzeczy. Klarunia jest w najgorszym stanie. Klaruncia? Hej. Tyk, 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 tasku. Klarunia wczoraj miała 39,1 stopni. Teraz też chyba ją gorączka bierze, ale już Nurofen jest podany. Będzie coraz lepiej. Zaraz antybiotyk będzie. I co jeszcze panie wam robiły? Klarunia, powiesz, co pani robiła? Drenaż robiły panie. Masaż brzuszka i klatki piersiowej, żeby wypluć tą flegmę. O, nie był fajny. Anielka, kto krzyczał najbardziej podczas masażu? Nie przypominać? Nie przypominać. Zrób papa. Pożegnaj się, papa. Klarunia robi papa, Klarciu. Papa, Klarunia, zrób papa. Anielka robi papa. Papa. Ślicznie. Papa, Klarunia. Papa, Usiu, papa. Pa. Pa. Pa.